Przez ostatnie dni przez Polskę przetacza się fala upałów. Żar leje się z nieba, a nasze mieszkania nie dają nam wystarczającej ochłody. Co to jest komfort termiczny i jaki wpływ ma na niego architektura? Komfort termiczny to stan, w którym człowiek nie odczuwa ani ciepła, ani zimna. Jedną z podstawowych funkcji architektury od zarania dziejów było zapewnienie właśnie komfortu termicznego. Wspominał już o tym Witruwiusz w I wieku przed naszą erą. Komfort termiczny przekłada się na lepsze samopoczucie, na lepsze warunki pracy, a co za tym idzie, na większą produktywność. Co zatem składa się na komfort termiczny? Na komfort termiczny składa się 6 podstawowych czynników. Pierwszym takim czynnikiem będzie ubranie. Jest to całkowicie logiczne, że im mamy więcej warstw na sobie, tym jest nam cieplej. Izolacyjność ubrań wyraża się w jednostkach CLO. Dla przykładu letnie ubranie w postaci t-shirtu i jakichś krótkich spodenek to około 0,36 jednostek CLO. Długie spodnie i długa bluza to już około 1 jednostki CLO. Natomiast w zimie zwykle nosimy jakąś gruboszą kurtkę, nakrycie głowy, to już jest ponad 2 jednostki CLO. A historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Drugim czynnikiem jest szybkość przemiany materii. Im jest ona szybsza, tym my zwykle będziemy preferować trochę chłodniejsze temperatury. Ludzie są takimi małymi grzejnikami. Im więcej ciepła produkuje nasz organizm, tym niższą temperaturę zewnętrzną nasz organizm jest w stanie zaakceptować jako komfortowe warunki pracy. Dlatego też osoba pracująca umysłowo w pozycji siedzącej będzie w stanie zaakceptować wyższą temperaturę wewnątrz pomieszczenia jako komfortowe warunki pracy. Podczas gdy osoba pracująca na stojąca będzie potrzebowała już nieco chłodniejszej temperatury. Natomiast najwięcej ciepła produkuje osoba aktywnie pracująca fizycznie, więc też będzie potrzebowała najniższej temperatury powietrza. Na ten efekt składa się także mnóstwo dodatkowych czynników, takich jak waga, wzrost, forma, to co ostatnio zjedliśmy, czy ilość wypitych napojów. O wpływie zwartości budowy ciała na szybkość oddawania energii mówiłem już w jednym z poprzednich moich filmów. Najbardziej podstawowym elementem komfortu termicznego jest temperatura otoczenia. Co istotne, mamy 2 czynniki związane z temperaturą. Jednym z tych czynników jest średnia temperatura powietrza, mierzona za pomocą suchego termometru. Tutaj zależność jest prosta. Wraz ze wzrostem średniej temperatury powietrza czujemy, że jest po prostu coraz goręcej. Drugim natomiast jest temperatura promieniowania, albo inaczej temperatura otaczających powierzchni. Tutaj decydujące znaczenie ma masa termiczna materiałów, z których wykonany jest budynek. Budynek o dużej masie termicznej dużo wolniej zmienia swoją temperaturę. Na pewno zauważyliście, że w upalny dzień dużo przyjemniej jest siedzieć na przykład w jakimś kamiennym budynku, którego ściany emanują przyjemnym chłodem, niż na przykład w jakiegoś rodzaju stalowej wiacie, której powierzchnie są rozgrzane prawie do czerwoności. Bezpośrednie promienie słoneczne, które na nas padają i sprawiają, że jest nam dużo goręcej, także zaliczają się do tej kategorii. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na komfort termiczny, jest prędkość przepływu powietrza. Przykładowo, jeśli w ciepłym pomieszczeniu umieścimy wiatrak, który spowoduje przepływ powietrza, będzie nam się wydawało, że jest w tym pomieszczeniu chłodniej. Mówimy tu jednak o odczuwalnej temperaturze. Wiatrak nie jest w stanie obniżyć temperatury w pomieszczeniu, tak naprawdę w niewielkim stopniu ją podwyższa. Natomiast ten przepływ powietrza pomaga naszym naturalnym systemom w chłodzeniu naszego ciała, więc odczuwalnie poprawia się nasz komfort termiczny. Ostatnim, ale bardzo istotnym czynnikiem, elementem komfortu termicznego jest wilgotność powietrza. W tym wypadku mówimy zwykle o wilgotności względnej, czyli w prostych słowach aktualnej objętości pary wodnej w powietrzu w stosunku do maksymalnej możliwej objętości pary wodnej w aktualnych warunkach. Pocenie się stanowi jeden z głównych czynników, które obniżają temperaturę naszego ciała. Zalecana wartość wilgotności względnej w pomieszczeniach to około pomiędzy 30 a 60%. Wartość ta jednak jest zmienna zależnie od wszystkich pozostałych czynników, które wpływają na komfort termiczny. Zbyt duża wilgotność względna powoduje kłopoty z chłodzeniem naszego ciała poprzez pocenie się. Kombinacja tych wszystkich parametrów przekłada się na właściwą temperaturę odczuwalną przez człowieka. Jaka jest optymalna temperatura? W budownictwie zwykle zakłada się wartość temperatury wewnątrz pomieszczeń pomiędzy 20 a 25 stopni.
W zimie najbardziej optymalny będzie zakres pomiędzy 20 a 23 stopnie. Natomiast w lecie jesteśmy w stanie zaakceptować wartości pomiędzy 24 a nawet 28 stopni. Ta różnica wynika między innymi z tego, że jesteśmy inaczej ubrani, ale także z tego, jaki panuje klimat na zewnątrz. To także ma wpływ na nasze odczuwanie temperatury. Znając czynniki wpływające na odczuwanie komfortu termicznego, lepiej można zrozumieć różne negatywne zjawiska związane z odczuwaniem temperatury, urbanizacją, a także ze zmianą klimatu. Miejska wyspa ciepła to zjawisko polegające na znacznie większej średniej temperatury powietrza w terenach zurbanizowanych niż w okolicznych terenach zielonych. W skrajnych przypadkach w nocy ta różnica może dochodzić nawet do 10 czy 15 stopni. Miejska wyspa ciepła powstaje wskutek szeregu różnych czynników. Mamy tutaj materiały, które mają bardzo dużą masę termiczną i które nagrzewają się w ciągu dnia i w ciągu nocy oddają to ciepło. Mamy tu zaburzenie naturalnych przepływów powietrza i przez to obniżenie prędkości wiatru. Mamy tu także obniżenie wilgotności względnej poprzez na przykład ograniczenie terenów naturalnych i co za tym idzie, ograniczenie właściwości bioretencji. Jest bardzo dużo różnych sposobów, jak radzić sobie z miejską wyspą ciepła. Żeby wymienić to tylko kilka, to na przykład stosowanie materiałów, które w mniejszym stopniu akumulują ciepło, stosowanie różnego rodzaju zacienień, układanie urbanistyki w taki sposób, aby dopuścić naturalny przepływ powietrza, czy stosowanie wielu elementów krajobrazu naturalnego, zadrzewień, czy różnego rodzaju pokryć terenu, które wprowadzają element bioretencji, a także dają naturalny cień. Co natomiast możemy zrobić z wnętrzami budynku? Przede wszystkim powinniśmy ograniczyć dopływanie promieni słonecznych do wnętrza naszych mieszkań. Tutaj najlepiej sprawdzają się różnego rodzaju nadwieszenia nad oknami. Mogą to być na przykład balkony. Jeśli nie mamy takiej możliwości, to stosujmy chociaż zasłony czy żaluzje. Lepiej, jeśli będą one od zewnętrznej strony okien. Natomiast jeśli nie ma też takiej możliwości, no to koniecznie zasłaniajmy okna od wewnątrz. W takim wypadku jednak taka zasłona zakumuluje pewną część ciepła i odda do wnętrza pomieszczenia. Większa masa termiczna materiału wewnątrz budynku także pomoże nam radzić sobie z upałami. Taki budynek będzie się po prostu nagrzewał wolniej. Rozwiązaniem skutecznym, ale niezbyt ekologicznym są różnego rodzaju klimatyzatory. Można stosować też wspomniane wcześniej wentylatory. One wprawdzie nie obniżają temperatury wewnątrz budynku, obniżają jednak temperaturę odczuwalną, kiedy skierowane są na konkretne osoby. Kiedy temperatura na zewnątrz jest wyższa niż w naszym mieszkaniu, nie powinniśmy otwierać okien. W ten sposób puścilibyśmy jedynie ciepłe powietrze do wewnątrz mieszkania. Okna możemy otworzyć, jeśli na zewnątrz jest odczuwalny przepływ powietrza, na przykład w postaci wiatru. Bardzo ciekawym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju systemy pasywnej wentylacji. Takie rozwiązania były stosowane już od setek lat, szczególnie w obszarach gorących. Kolejnym elementem jest wilgotność względna wewnątrz mieszkania. Mogą tutaj pomóc różnego rodzaju nawilżacze powietrza, ale mogą tu też pomóc po prostu kwiaty doniczkowe, które będziemy regularnie podlewać, będą stanowić taki mały element chłodzenia ewaporacyjnego, czyli poprzez odparowywanie. Parowanie przecież to proces fizyczny, który musi pobierać energię z zewnątrz i w ten sposób obniża temperaturę wewnątrz pomieszczenia. Jednak należy uważać, aby wilgotność względna nie zaczęła się zbliżać do wartości bliskiej 100%, czyli pełnego nasycenia powietrza parą wodną, ponieważ w ten sposób zaburzymy pracę naszego naturalnego, biologicznego systemu chłodzącego. Przewietrzajmy mieszkanie, kiedy jest chłodniej. Tutaj sprawdza się tak zwane wietrzenie nocne. Obniżając temperaturę mieszkania w nocy, sprawimy, że w ciągu dnia dużo wolniej będzie się nagrzewało. Tutaj na przeszkodzie niestety stają jednak tak zwane noce tropikalne, czyli noce, kiedy temperatura nie spada poniżej 20 stopni Celsjusza. Jest to zjawisko coraz częściej występujące na terenie Polski, a związane jest z globalnym ociepleniem. Utrudnia to także nam zasypianie, ponieważ człowiek naturalnie lepiej śpi w nieco chłodniejszej temperaturze. Także pijcie dużo wody, dbajcie o temperaturę wewnątrz waszych mieszkań i miejsc pracy i trzymajcie się w tej Polsce.